Uderzyło mnie w raporcie NIK takie stwierdzenie, że gdyby doszło do jakiegoś krytycznego wydarzenia, to w zasadzie obrona cywilna w naszym kraju w żaden sposób nie potrafiłaby, nie mogłaby w obecnym stanie zareagować. Ciekawi mnie, jakie są zadania właściwie obrony cywilnej? W jaki sposób ona powinna zareagować? Co powinna robić? No, to jest dobre pytanie, dlatego że główne takie zadania obrony cywilnej to jest bardzo usystematyzowany, wręcz wszechstronny system szkoleń dla społeczności lokalnej, żeby wyrobić wręcz pewne nawyki społeczności lokalnej sposobu reagowania na sytuacje kryzysowe, trąby powietrzne, powodzie, kataklizmy, poważne wypadki komunikacyjne. I to są sytuacje, z którymi niestety, ale oby jak najrzadziej, ale będziemy musieli żyć. I teraz rzecz polega na tym, żeby tak państwo przygotowało społeczności lokalne, bo ponad wszelką wątpliwość jest to zadanie państwa. Państwo, jeszcze raz powtarzam, ratyfikując załącznik do konwencji wiedeńskiej, wzięło na siebie ten obowiązek. Zresztą konstytucja też o tym mówi. Państwo musi poprzez swoje struktury tak zbudować, po pierwsze, system szkoleń, system współpracy instytucji, jak również realny system nadzoru i koordynacji, żeby społeczności lokalne, w zależności od skali kryzysu, były jak najlepiej przygotowane na, po pierwsze, minimalizację skutków, dwa, na ochronę i poprawne reagowanie, trzy, na systematyczne odbudowanie tych zniszczeń, które powstają. To są te podstawowe funkcje, które wcale nie muszą wiązać się z budową nowej formacji, nowej struktury, czyli trzeba stworzyć realny system nadzoru, finansowania, rozliczania i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy spójny system obrony cywilnej, który skutecznie chroni poprzez system działań państwa, samorządu, społeczności lokalnych, poszczególnego człowieka w sytuacji kryzysowej, wcale nie związanej tylko z wojną. Tylko mówi Pan o takim jednak specyficznym systemie, gdzie po jednej stronie jest państwo, jego obowiązki, ale po drugiej chyba musi być chęć i zgoda mieszkańców tego kraju na to, żeby takiemu szkoleniu się poddać, żeby wejść w taką strukturę. No przede wszystkim trzeba założyć, że człowiek generalnie działa racjonalnie. Jeśli dostanie propozycję takich działań, które zapewnią jemu i najbliższym bezpieczeństwo, właśnie takich nie wydmuszek, przepraszam za określenie, tylko realnych, praktycznych działań, kiedy zobaczy, że struktury i samorządu, i państwa działają na jego rzecz, no to z racjonalnych przesłanek wychodząc należy stwierdzić, że to nie jest kwestia poddania się czy też nie, to jest kwestia włączenia się indywidualnego człowieka i całych społeczności lokalnych. Tym bardziej, że przykład Skandynawii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, o której wspominałem, wskazuje, że to jest bardzo naturalny proces. Jeśli potrafimy się tak zorganizować, żeby dobrze się zabezpieczyć jako społeczność lokalna, no to przyzna Pan, że byłoby nieracjonalne, gdyby człowiek z tego nie skorzystał. Państwo musi mu to zorganizować. No tak, z drugiej strony, jak wyobrazić sobie, że dochodzi, nie daj Boże, do jakiegoś nieszczęścia, a obywatele są bezradni, nie wiedzą jak zareagować, nie wiedzą co zrobić, no to ktoś popełnił błąd. Problem polega na tym, że najczęściej jeśli zdarzy się jakieś nieszczęście, widzimy to w przypadku powodzi czy innych klęsk żywiołowych, to od zaradności poszczególnego człowieka, wójta, starosty, zależy niemal wszystko, no, ale to nie jest system. I my musimy powoli uczyć się, moim zdaniem, pewnej koordynacji działań, natomiast nie silić się przy każdym najmniejszym zadaniu na powoływanie oddzielnych instytucji, bo już nie te czasy.